Wzrost czy dobrobyt? Przedstawię teraz stwierdzenie, które na tyle odbiega od powszechnych opinii, że przywodzi mi na myśl słowa pewnego filozofa, który powiedział, że prawda przechodzi trzy etapy: najpierw jest wyśmiewana, potem gwałtownie zwalczana, aż w końcu zostaje powszechnie uznana. Mam nadzieję, że zgodnie z tymi słowami, idea, którą za chwilę przedstawię, zostanie powszechnie uznana. Chociaż wielu osobom dzisiaj może się wydawać absurdalna. Popularny jest pogląd, że wzrost jest czymś dobrym. Wszyscy pragniemy wzrostu gospodarczego, bo podobno wzrost gospodarczy oznacza, że stajemy się coraz bogatsi i mamy coraz to nowe możliwości. Tak myślą wszyscy i tak myśli każdy z nas. To jest mantra naszych czasów: wzrost równa się dobrobyt. Czy rzeczywiście jest to prawda? A może jest inaczej? Wzrost jest wynikiem nadwyżek. Poziom wody w zbiorniku podnosi się tylko wtedy, gdy więcej wody wpływa do niego niż wypływa. Podobnie jest z dobrobytem. Zależy on również od istnienia nadwyżek. Oto przykład. Wyobraź sobie, że masz czteroosobową rodzinę, której utrzymanie kosztuje Cię 40 tysięcy dolarów. Na koniec roku nie zostaje Wam nic, czyli nadwyżka dolarów równa jest zero. Kiedy pewnego dnia. Dostaniesz 4000 dolarów podwyżki, to możesz pozwolić sobie albo na kolejne dziecko, albo wydać te pieniądze, ciesząc się wzrostem poziomu życia. Nie można mieć obu tych rzeczy naraz. Nadwyżka pieniędzy pozwala tylko na wybór jednej opcji albo wzrost, albo dodatkowy dobrobyt. To, co jest regułą dla czteroosobowej rodziny, można również odnosić do miasta, regionu, państwa, a nawet do całego świata. Ten przykład pokazuje nam, że wbrew powszechnemu mniemaniu wzrost nie jest tożsamy z dobrobytem. Przez ostatnie kilkaset lat zawsze istniała tak znaczna nadwyżka energii, że mogliśmy mieć jednocześnie i wzrost, i dobrobyt. Jeszcze do niedawna nie musieliśmy wcale dokonywać trudnego wyboru między wzrostem a dobrobytem. Ekonomista Malcolm Slisser z Instytutu Zarządzania Zasobami w Edynburgu oszacował, że ponad połowa światowego zużycia energii przeznaczona jest na wzrost. Ryzykujemy, ale idziemy po najmniejszej linii oporu czyli po prostu kontynuujemy wzrost, zamiast uczynić to, co słuszne i wykorzystać nadwyżki do budowy przyszłego dobrobytu. Stoimy więc przed największym wyzwaniem naszych czasów. Jak prawidłowo rozpoznać nadwyżki i na co je przeznaczyć w taki sposób, by uchronić się przed przykrymi konsekwencjami. Jeśli chodzi o mnie to chętnie widziałbym dalszy postęp w osiąganiu efektywności energetycznej, postęp w medycynie i w tym wszystkim co oferuje nam nowoczesne społeczeństwo. Tak więc zanotujmy drugie kluczowe zagadnienie Crash Course. Wzrost nie równa się dobrobyt. W następnej części Crash Calls postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym są pieniądze. Wersję polską Crash Calls przygotował zespół redakcyjny portalu Ziemia na Rozdrożu.pl, czytał Krzysztof Wołoczko.